Zaufaj serce me, Pan twój Bogiem jest, to w Jego rękach jest życie twe. Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości twej Jego siła jest doskonała. Bo ty i tylko ty jesteś moim Bogiem. Ty zasiadasz dziś na mego serca tronie. Ty zdobyłeś mnie, gdy oddałeś życie swe. Serca tronie ty.
wszystko we mnie połapała. Błogosławię imię Twe.
tylko Tobie się kłaniam, Tobie się kłaniam. Tylko Twoja jest chwała, Twoja jest chwała. I tylko Tobie się kłaniam, Tobie się kłaniam. Tylko Twoja jest, bo tylko Twoja jest chwała, Twoja jest chwała. I tylko Tobie się kłaniam, Tobie się kłaniam. Bo tylko Twoja jest chwała, Twoja jest chwała. I tylko Tobie się kłaniam, Tobie się kłaniam. Ciebie widzieć takim, jakim jesteś. Chcemy Ciebie widzieć takim, jakim jesteś. Chcemy Ciebie widzieć takim, jakim jesteś. Chcemy Ciebie widzieć takim, jakim jesteś, jesteś. Chcemy Ciebie widzieć takim, jakim jesteś, bo Ty jesteś. Chcemy Ciebie widzieć, oh, takim, jakim jesteś, jesteś. Chcemy Ciebie widzieć takim, jakim jesteś, jesteś. Chcemy Ciebie widzieć takim, jakim jesteś, jesteś. Chcemy Ciebie widzieć takim, jakim jesteś. Zbliżamy się do Ciebie, Królu. Zbliżamy się do Ciebie, o, drogą żywą i nową, którą sam dla nas zrobiłeś, Panie. O, nie przez naszą moc, nie przez naszą siłę, o, nie przez naszą dobroć i uczynki, lecz możemy do Ciebie przyjść i widzieć Cię. O, chcemy Ciebie widzieć takim, jakim jesteś, bo chcemy Ciebie widzieć takim, jakim jesteś, jesteś. Chcemy Ciebie widzieć, oh, takim, jakim jesteś, jesteś. Chcemy Ciebie widzieć, oglądać Cię, oglądać Twoją twarz, oglądać Ciebie. To jest me pragnienie, oglądać Ciebie. Jesteś, oglądać Ciebie, widzieć Cię, Panie. Idziemy krok za krokiem coraz bliżej.
otworzyłeś dla nas drogę przez swoją własną krew. Do miejsca najświętszego możemy wejść z otwartym obliczem. Idziemy dalej, Panie. Chcemy Ciebie dzisiaj widzieć takim, jakim jesteś, Panie. Chcemy Ciebie zobaczyć na nowo. Coraz bliżej, w blasku oczy swe zakrywam, zginam się i padam nisko na kolana. Jak mam przeżyć to spotkanie? Dotknij ogniem ust mych, Panie, czy me oczy mogą ujrzeć Króla?
Sławimy Ciebie, Panie, dzisiaj. Oddajemy Tobie cześć. Wywyższamy Ciebie, który jesteś wielki, potężny i mocny. Wywyższamy Cię, święty Boże nasz. Dziękujemy Ci za to, że możemy przychodzić przed Twoje oblicze. Nie dzięki własnym zasługom, nie dzięki własnym dobrym uczynkom, ale możemy wejść w Twoje bramy, w Twoje przedsionki. Możemy podejść tak blisko Twojego serca przez świętą krew Jezusa. Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją krew, która dzisiaj niszczy wszelki dystans między nami a Bogiem. Dziękujemy za świętą, cudowną krew przelaną na krzyżu Golgoty, która daje nam dzisiaj życie, daje nam dzisiaj oddech, daje nam dzisiaj odpocznienie. Błogosławimy Ciebie, Panie. Twoje słowo mówi: szukajcie Pana i napełniajcie się mocą. Szukajcie stale Jego oblicza. Psalm 105, 4 wers. Panie, szukamy Cię dzisiaj, bo wiemy, że kiedy Cię szukamy, możemy Cię znaleźć. Kiedy Ciebie szukamy, mamy tę pewność i mamy tę obietnicę, że znajdziemy się w Twojej obecności przez Jezusa Chrystusa, przez Jego imię. I dziękujemy Ci, że kiedy Cię szukamy i kiedy Cię znajdujemy, Twoja obecność napełnia nas mocą. Panie, my teraz napełniamy się mocą. Napełniamy się mocą, która pochodzi od Ciebie, mocą nie z tego świata. Siłą, nadzieją, pokojem, zdrowiem, które ma swoje źródło w Tobie, Panie. Jezu, błogosławimy Ciebie, że możemy patrzeć, choć czujemy się trochę jak Izajasz, który powiedział: Panie, nie jestem godzien, by patrzeć na Ciebie. Dotknij ogniem moich warg, oczyść je, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach, o nieczystych oczach i nieczystym spojrzeniu. Ale Twoja krew czyni nas zdolnymi, by wpatrywać się w Ciebie bez wstydu, bez lęku, bez zawahania. Wielbimy Cię, Panie, w drogocennej, świętej krwi Jezusa. Szukajcie Pana i napełniajcie się mocą. Szukajcie stale, stale, stale Jego oblicza. Szukamy, Panie, Ciebie. Dziękujemy Ci, że teraz dajesz nam możliwość szukania Ciebie, spotykania się z Tobą, że teraz zapraszasz nas głębiej, krok za krokiem, w tej modlitwie. Teraz wchodzimy w przedsionki, wchodzimy w Twoje pałace, wchodzimy w Twoje mieszkania, wchodzimy tam, gdzie wchodzą przyjaciele, gdzie wchodzą najdrożsi ludzie, najbliżsi. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy głębiej. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy głębiej. Krok za krokiem, coraz bliżej, blasku oczy swe zakrywam, zginam się i padam nisko na kolana. Jak mam przeżyć to spotkanie? Dotknij ogniem ust mych, Panie, czy me czy mogą ujrzeć Króla chwały. Krok za krokiem, coraz bliżej, w blasku oczy swe zakrywam, zginam się i padam blisko na kolana. Jak mam przeżyć to spotkanie? Dotknij
Ty wyciągasz ręce swe. Zostawiasz tron i zbliżasz się. A Ty wyciągasz ręce swe. Zostawiasz tron i zbliżasz się. Me.
dziecko. Ty zawsze jesteś ze mną i to, co moje, Twoim jest. Proś, a ja dam Ci wszystko. Mój dom jest Twoim domem. To czego pragniesz, blisko jest. Zostawiasz przede mną stół. Napełniasz kielich mój.
się moje dziecko, dziecko. Powiedz mi, czego chcesz, moje dziecko, dziecko. Powiedz mi, czego chcesz, moje dziecko, dziecko. Do mnie przyjdź, nie bój się, moje dziecko, dziecko. Powiedz mi, czego. Mówisz moje dziecko, popatrz się moje dziecko. O. Kiedy tata mówi o tobie, popatrz się moje dziecko. Moje dziecko, to moje dziecko. To jest moje dziecko. Panie, że nazywasz to nas dziecko, swoimi dziećmi. To jest moje i Ty dzisiaj przychodzisz, by wyśpiewywać nad nami to, jest moje dziecko, to, co jest w Twoim sercu, kiedy patrzysz na nas, kiedy myślisz o nas. Ty dzisiaj przychodzisz, by mówić bardzo osobiście: jestem z Ciebie dumny. Ojciec w niebie dzisiaj patrzy na Ciebie i mówi: w Tobie jest moje upodobanie. Jestem z Ciebie dumny. Jesteś moim odbiciem, moim podobieństwem. Ja Ciebie chciałem, ja Ciebie zapragnąłem. To ja Ciebie ukochałem. Twoje imię jest wyryte na moich dłoniach. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty przychodzisz dzisiaj bardzo osobiście do każdego z nas, by powiedzieć o Twojej miłości, by przekonać o Twojej miłości. Bo Ty nie kochasz nas za coś, ale Ty stworzyłeś nas z miłości. Twoja miłość to nie jest coś, do czego musimy w życiu dojść, ale to jest punkt wyjścia. I Pan dzisiaj wyśpiewuje nad Tobą słowo: Ty jesteś synem, Ty jesteś córką umiłowaną. Ty jesteś synem umiłowanym, córką umiłowaną. Tobą się chlubię, Tobą się szczycę, Tobą się cieszy całe niebo. Całe niebo raduje się, patrząc na Ciebie. Czy wiedziałeś o tym? Dziękujemy Ci, Panie, za tą radość, 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 która płynie z tego, kim jesteśmy w Tobie. Chcemy się tym cieszyć, chcemy w tym być i nie chcemy uciekać od tej radości, którą dzisiaj chcesz wylewać na nas. Przede mną stół wobec nieprzyjaciół mych. Zostawiasz przede mną stół, napełniasz kielich mój. Zostawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół mojej duszy. Zapraszasz mnie jeszcze dziś wołasz: przyjdź dziecko.
musisz długo czekać. Stół jest zastawiony dla ciebie. Każdego dnia czekam. Stół jest zastawiony dla ciebie. O, nie bądź jak ten, który mieszka w moim domu, ale nie zna mego serca i nie wie, co mam dla niego. O, nie bądź jak ten, który nie korzysta z tego, co mam dla ciebie. Nie bądź jak ten, który odchodzi daleko ode mnie, szukać szczęścia beze mnie. Nie bądź jak ten, który ucieka ode mnie. O, moje dziecko, dziecko, wszystko moje twoim jest, moje dziecko, dziecko. Wszystko moje twoim jest, moje dziecko, dziecko. Wszystko moje twoim jest, moje dziecko, o dziecko. Wszystko moje twoim jest, moje dziecko, dziecko. Wszystko moje twoim jest, moje.
Jego miłość rozlana jest w sercu mym. Razem ze mną nadchodzi Boże Królestwo. W mocy Jego imienia ogłaszam dziś Wszechmocnego, Wszechmocnego Pana. Duch jest nade mną. Jego miłość rozlana jest w sercu mym. Razem ze mną nadchodzi Boże Królestwo. W mocy Jego imienia ogłaszam dziś Wszechmocnego Pana. Wszechmocnego Pana, tu jest nade mną. Jego miłość rozlana jest w sercu mym. Razem ze mną nadchodzi Boże Królestwo. W mocy Jego imienia ogłaszam dziś więźniom wyzwolenie. Więźniom wyzwolenie. Niewidzącym przejrzenie. Chorym uzdrowienie. Więźniom wyzwolenie. Niewidzącym przejrzenie. Chorym uzdrowienie. Więźniom wyzwolenie. Niewidzącym przejrzenie. Błogosławimy Cię dzisiaj, bo Ty jesteś Bogiem, który troszczy się o nas i w swoim Słowie zostawiłeś nam obietnicę, że Twoje dzieci mogą przychodzić do Ciebie po uzdrowienie. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które rozjaśnia nam to, co zadziało się na drzewie krzyża. Dziękujemy Ci, że ono mówi, że kiedy wisiałeś na krzyżu, poniosłeś na siebie nasze grzechy, nasze winy, ale również nasze choroby. I dzisiaj opierając się o ten krzyż, możemy wziąć uzdrowienie do naszego ducha, do naszego wnętrza, naszych emocji, uczuć. I możemy wziąć, Panie, uzdrowienie do naszych ciał. Dlatego dzisiaj chcemy modlić się i chcemy stawać na Twoim Słowie, które jest prawdą i które się nie myli. I modlimy się, Boże, za tych, którzy dzisiaj są w potrzebie. Modlimy się za tych, którzy chorują, którzy cierpią, którzy nie domagają. I Panie, przez moc Twojego świętego imienia, przez moc Twoich sińców, przez moc Twoich ran, wołamy o uzdrowienie do tych, którzy modlą się z nami teraz, do naszych rodzin, do naszych domów,
do tych, których nosimy dzisiaj w sercu. Panie, przez moc Twojego świętego imienia dzisiaj wołamy, niech przyjdzie uzdrowienie do wszelkiej choroby, wszelkiego bólu, wszelkiej słabości. Niech przez moc imienia Jezus straci swoją siłę i straci swoją moc, jakakolwiek choroba i ciemność w naszym ciele i w naszym organizmie. W imię Jezusa Chrystusa mówimy do oczu, które nie widziały, do problemów ze wzrokiem. W imię Jezusa otwórzcie się oczy, bądźcie uzdrowione. Mówimy do uszu, które nie słyszały. Niech wszelka głuchota odejdzie. Niech wszelka głuchota ustąpi. Panie, przyjdź do osób, które są teraz nawet w aparatach słuchowych i nie mogą słyszeć bez. W imię Jezusa niech uszy otworzą się. I wszelka ciemność, wszelka choroba i wszelka przyczyna tej choroby niech odejdzie teraz w imię Jezusa. Błogosławimy Cię, Panie. Niech w Twoje imię przychodzi uzdrowienie do kręgosłupów. Przychodzi uzdrowienie, Panie, do wszelkich problemów z ramionami, barkami, ze stawami. Niech reumatoidalne zapalenie stawów będzie uzdrowione w imię Jezusa. Przyjdź do tych, Panie, którzy byli po wypadkach, nie wrócili do normalnej sprawności. W imię Jezusa bądźcie uzdrowieni. Problemy z sercem, bądźcie uzdrowione. Nerki, bądźcie uzdrowione. Panie, wołamy przez moc Twego imienia. Niech będą uzdrowione choroby nowotworowe, komórki rakowe. Zniknijcie w imię Jezusa. Guzy, zniknijcie w imię Jezusa. Przekleństwo choroby, śmierci, przekleństwo ciemności, jakakolwiek diabelska siła, która trzymała Twoje dzieci, w imię Jezusa niech teraz puści. Niech w imię Jezusa przyjdzie wolność. Wolność do zniewolonych, uzdrowienie do chorych. Przez moc imienia Jezus niech białaczka będzie uzdrowiona. Niech Twoja święta krew teraz obmywa chorych, obmywa słabych, obmywa cierpiących. Uzdrawiaj, Panie, tych, którzy są po udarach, po wylewach, którzy nie byli w stanie wrócić do normy, gdzieś do normalnego funkcjonowania. Bądźcie zdrowi w imię Jezusa. Panie, przyjdź do tych, którzy usłyszeli wyrok śmierci od człowieka, wyrok śmierci od lekarza. A my dzisiaj ogłaszamy to, co wypowiedziałeś na krzyżu. Wykonało się. Przez świętą krew Jezusa niech przyjdzie uzdrowienie. Uzdrowienie. Niech wszelka diagnoza śmierci będzie dzisiaj złamana w Twoje imię. I niech przyjdzie życie. Życie, które płynie z krzyża Jezusa. Życie, które płynie ze śmierci Zbawiciela. Niech światłość, która dzisiaj wypływa z krzyża Golgoty, niech pokona wszelką ciemność nad naszym życiem, nad naszymi rodzinami, nad osobami, z którymi teraz, Panie, dziś modlimy się i które mamy w sercu. W imię Jezusa bądźcie wolni i zdrowi. Błogosławimy Ciebie, Panie. Wszystko, co masz dla mnie.